O piciu? Pogadajmy o przekąskach. Takich na ciepło. I co na skuterze można je zjeść? Pogadajmy o fast foodach, o fast foodach. O tym pysznym, szybkim żarełku. O polskiej kuchni pomówmy. O rozkole. Kebab. Ja nie mam apetytu. Zjadłabym najchętniej morze łez. Hej! Chyba jednej z nas brakuje. Już jestem. Przepraszam za spóźnienie. Proszę, pogadajmy o tym słodkim. Na ciebie to się bardzo długo czeka. Ostatnio 2 lata. Wow. Dziewczyny, ludzie na nas patrzą. Juhu! Ludzie, impreza, tańce, śpiewy. Gigantyczny telewizor. Oh, yeah. Za czasów mojej pradawki to się gęsi hodowało i krowy doiło. A co to taka rozgogolona? Ja? No, uda ci widać. Przestań płakać, kochaninko. Znajdź sobie po prostu jakiegoś aptekikanta. Ja już znalazłam. A, czy możemy zmienić temat na jedzenie? Hej, a pamiętacie, jak powiedziałam w jednym z wywiadów o płonącej świni? Wielka świnia musi jechać na stówę i jeszcze płonąca. Hej, królowa dram. A jaka jest twoja ulubiona piosenka twoich rodziców? Ulubiona piosenka moich rodziców? Moja ulubiona piosenka twoich rodziców. A moi rodzice coś śpiewają? W sensie swojej płyty. A dobrze, ulubiona piosenka moich rodziców, mojej płyty. To będzie hit potem. Hej, Irenka, a pamiętasz Kamila? Cześć Sanach, tu Kamil z okazji twoich urodzin. Cześć Sanach, tu Kamil. Cześć Kamil, tu Sanach. Chciałabym ci życzyć wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dużo zdrowia i szczęścia i miłości. Pa. Hej! Na czosy czy frytki? Na czosy! Może lepiej pomyślmy, co będzie dalej z Zuzanną. Bardzo się martwię o jej przyszłość. No ja mam nadzieję, że Zuzanna nie zbłądzi, dłuższe spodenki będzie zakładać i że język ojczysty pielęgnować będzie. Najważniejszy jest Wicik. Hej, znów zapominacie o publice. Hej, ustawicie, czy jesteście jeszcze z nami? Słuchajcie, może można żyć bez powietrza, ale bez was. Nie można. Hej, dziewczyny, teraz wszystkie razem. Na 3, 4. Dziękuję!